to on już się niespecjalnie dobrze sprawuje. Cześć ludziska, Iron Way z tej strony. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Pogadamy sobie trochę o bieżących tematach. Jesteście świeżo po odcinku z Q&A, więc może też trochę do tych tematów nawiążę. Jadę właśnie sobie, jest niedziela, mam teoretycznie w planie dzień wolny, ale trochę mnie nosi, plus chciałem coś nagrać. I chcę przetestować, jak tutaj mam taki nowy grip na kierownicę do kamerki, chcę przetestować, jak wyjdzie taki odcinek. Pierwszy temat to baseny. Wygląda na to, że no minął już miesiąc, jest 20 któryś tam stycznia. Myk z kadrą narodową nadal działa. Baseny w coraz większej ilości otwarte po tych feriach. Ja nadal chodzę do Sieremu. Tam kompletnie pusto. Z tego co widzę na grupie, coraz większa ilość z was podaje tam różne baseny z różnych miast. Z Łodzi coś widziałem, z Wrocka i jakieś różne mniejsze i średnie miejscowości. Także wygląda na to, że przynajmniej póki co, mimo tych wszystkich lockdownów, innych tam obostrzeń, jesteśmy na razie w stanie pływać. Dodatkowo z takich ciekawostek, istnieje coś takiego jak Polski Związek Przyciągania Liny, o którym pewnie większość z nas nigdy nie słyszała i przypuszczam, że do którego należało kilkaset osób w skali kraju. Oni też za chyba 5 dych wypuścili teraz opcję kupna licencji przynależenia do kadry. No i chyba na tym myku wiele siłowni się otwiera, także jeśli komuś z was brakuje opcji trenowania na siłce, no to poorientujcie się trochę na ten temat i być może w waszym mieście jest taka możliwość. Odnośnie tych basenów, to oczywiście nie jest jakoś tak, że jest ich dużo w Poznaniu. Są otwarte w ten sposób raptem dwa. Nawet nie w Poznaniu, jeden i jeden w Sieremie, czyli 40 km od Poznania. No ale nie ma co jakoś narzekać, bo przynajmniej jest taka możliwość. A ten związek przyciągany Aliny to właśnie mi się tak kojarzy z całą tą władzą i tymi wszystkimi zmianami obecnie. Czy ograniczeniami, no bo też się odbywają protesty restauratorów, protesty hotelarzy. Oczywiście wszędzie na świecie, znaczy nie wiem czy wszędzie, ale przynajmniej tam gdzie się orientuję, w Czechach, w Niemczech czy w Anglii, są jakieś ogłoszone, czy tam stany wyjątkowe i inne takie proceduralne sytuacje, dzięki którym przedsiębiorcy albo dostają na bieżąco odszkodowanie za utratę przychodów, albo w przyszłości będą mogli się o nie ubiegać. U nas oczywiście jakaś pseudotarcza, która gówno daje, bo jak masz firmę, nie wiem, restaurację czy hotel i 15 pracowników, jak jest średni, albo dużo więcej, jak jest duży, no to ta tarcza to jest gówno. No pomijam w ogóle, pomijam w ogóle te wszystkie obostrzenia, które tam są, że później nie możesz zwolnić żadnego pracownika, inne historie tego typu. Dobra, mniejsza, bo w politykę nie chcę iść. Cieszmy się, że mamy opcję pływania. Ja rzeczywiście się cieszę i przy okazji odkryłem, kończąc już ten wątek basenowy, przy okazji odkryłem zajebisty myk. Ja przez ostatni rok bujałem się z, no nazwijmy to, alergią, której nigdy do tego czasu nie miałem żadnych alergii. Przez ostatni rok systematycznie na termach maltańskich po basenie mniej więcej 10 godzin całe zatoki zawalone, mega katar, gówniane samopoczucie. Już nawet jakieś leki na to zacząłem brać. Myśleliśmy, że Pati też ma podobnie, tam kilkoro znajomych.
myśleliśmy, że może no niektóre alergie się pojawiają tak z wiekiem, no nie jest tak, że ma się je zawsze. No, ale chodzę od miesiąca na ten śrem, do tego śremu i nie mam nic, nie miałem najmniejszego kataru, nic nie miałem, żadnych dolegliwości. No co oznacza, że konkretnie chemia na tych termach jakoś mi przeszkadza. No i w związku z tym będę się starał, jak już się skończy to wszystko, będę się starał maksymalnie ograniczyć wizyty na termach. No i znaleźć inne baseny, czy tutaj w Kurniku, czy inne, na których da się normalnie pływać, na których da się robić treningi z Jarkiem. A nie będę miał tej alergii. Ona sama w sobie, no powiedzmy, że nie jest jakaś kosmicznie uciążliwa, ale po pierwsze mega wpływa na regenerację, bo ta jedna nocka zawsze w dupę. I jak 2-3 razy w tygodniu chcę iść na basen, no to już mam 3 nocki. No i druga sprawa, że wpływa też na inne treningi, konkretnie na przykład drugi trening, jeśli rano chcę zrobić basen, to wieczorem jest problem. No ale zobaczymy. Nawet planuję, dopisałem sobie do listy i planuję na ten temat jakiś osobny odcinek nagrać kiedyś. Kolejny temat to też związany z tą sytuacją. To kiedy się sezon w ogóle zacznie i kiedy będzie można gdzieś jeździć. Maciek z Olą pojechali do Portugalii na 2 miesiące. Mam tam kilkoro znajomych gdzieś tam na Kanarach i tak dalej. No ale tak normalnie teraz polecieć, jak ja bym chciał na tydzień powiedzmy trenować i wrócić bez kwarantanny, no to się realnie nie da. No planujemy, Maciej organizuje dla zawodników MBC obóz, no i planuje tam na ten obóz koniec lutego, może początek marca, na właśnie w okolicach tygodnia polecieć. No ale tylko pod takim warunkiem, że będzie można normalnie wrócić do pracy, funkcjonowania bez tych kwarantan, tego wszystkiego. No i tylko pod warunkiem, że się loty odbędą, bo z tym też jest cyrk. Dużo tych lotów w ogóle wyłączonych i tak dalej. Nie wiem, zobaczymy, co z tego będzie. W każdym razie, no w tym kontekście mam też wątpliwości, czy w ogóle sezon się tak szybko będzie mógł zacząć. Bo jeśli tak będzie, że tam Anglia czy Niemcy już przewidziały, czy już zapowiadają, że będzie trwało 3 miesiące, różne tam obostrzenia albo i więcej. Plus u nas sytuacja ze szczepieniami jest słaba, z tego co się orientuję. W sensie tempo szczepienia mamy dramatyczne. No to mam wątpliwości, czy tym w kwietniu, czy maju uda się zacząć sezon, nie? Dajcie znaka, co myślicie na ten temat. To jest takie, że z kim nie rozmawiam, to raczej tylko niektórzy są optymistami w tym zakresie. A ja bym bardzo liczył, no pewnie wielu z nas bardzo by liczyło na to, żeby ten sezon jednak się odbył względnie normalnie. Ja odcinek o startach, jakie planuję, no to bardzo często o tym pytacie, ale odcinek o startach już był nagrany. Mówiłem o tym wielokrotnie. No ale planuję zacząć gdzieś tam w tym marcu jakimś półmaratonem czy dychą, w kwietniu półmaraton. I później już te standardowe triatlony, jak Sieraków, Bydgoszcz, tutaj Great Man cały. W Gdyni nic nie robię raczej. Prawdopodobnie zrobię Malbork. No jak się wszystko dobrze potoczy, to na jesień połączymy wakacje z takim wyjazdem na zawody z dzieciakami. No i wtedy albo Turcja, znaczy jesień, czy tam zimę nawet, albo Turcja, albo jakiś Dubaj, Bahrajn, czy któreś inne z tych ciepłych połówek Ironmana. I na tym skończę ten sezon. Coraz lepiej mi się biega. Coraz szybciej wychodzą mi biegi ciągłe. BNP ostatnio miałem i też bardzo szybko, no odpukać, ale nie mam od dłuższego czasu żadnych kontuzji, też dbam o siebie trochę lepiej. Nadal jestem słaby w rozciąganiu i tak dalej.
i nie wykonuję większości zadań w tym zakresie od Macieja. No może, no większości pewnie. Czasem coś tam robię, ale to jest mało. Ale no trochę się gdzieś tam rozciągam przed tymi bieganiami. Jeśli cokolwiek mi doskwiera, to od razu lecę do fizjo, a nie zażynam się. No i w tym kontekście zacząłem szukać najlepszych butów do biegania dla mnie. Trochę po tych ostatnich kilku latach, po pierwsze kontuzjach, a po drugie jakby sposoby, w jaki ludzie w internecie dyskutują na ten temat, trochę mam dość takiego sposobu komunikowania, że ktoś tam pyta, nie wiem, polećcie mi buty na to czy na tamto. No i zawsze, w sensie jakie buty będą najlepsze dla tego kogoś, czy tam dla mnie. No i zawsze się znajduje masa ludzi. Każdy oczywiście poleca, te są najlepsze, bo te są najlepsze, bo. No ale większość z tych osób nie bierze pod uwagę, że one są najczęściej najlepsze dla was, dla tej konkretnej osoby. No i jakby ja po tych moich różnych cyrkach z kontuzjami, po różnych odczuciach odnośnie różnych butów, jakby no nabrałem chyba teraz na tyle jakiejś takiej świadomości, że też jakby w trakcie treningu czy po jakimś okresie treningów jestem w stanie ocenić, który but mi leży. No i tak jak mogliście widzieć na stories, na Insta, no i zapraszam tak przy okazji na tego Instagrama, tak jak tutaj te odcinki są raz na tydzień, czy nawet troszkę rzadziej ostatnio, to na Insta jednak codziennie coś tam wlatuje. W każdym razie, jak no tak jak mogliście tam widzieć, się zawziąłem, kupiłem na ten moment, nie wiem, z 8 czy 9 par butów różnych, no i planuję przez najbliższe kilka miesięcy jakby je miksować, nagrać część materiałów, znaczy materiały na temat niektórych z nich. No i tak naprawdę szukam dwóch butów, w sensie idealnego buta dla mnie, tego tak zwanego klepacza, i idealnego buta dla mnie na szybkie zadania czy na zawody, ewentualnie osobno na szybkie zadania i osobno na zawody. I mam już sporo przemyśleń na ten temat. Wiadomo, że to nigdy nie będzie jakiś taki obiektywny zupełnie test. Zawsze będzie subiektywny i to będę podkreślał cały czas. Ale mam już sporo wniosków, że na przykład ten Enki 1080, w których biegałem ostatni sezon, na klepacze tak zwane zajebiste, szczególnie dla kogoś ważącego te 80 parę, 90, tak jak ja, lub więcej. Chyba amortyzacja z tych wszystkich butów, które przetestowałem, największa. No i jakoś tak mi dość wygodnie leżą, ale jak mamy powiedz coś szybciej, no przez szybciej u mnie rozumiem na przykład bieg ciągły, dłuższy w okolicach 4,20 na kilometr, czy tam jakieś zadania w stylu 3,40 czy 3,30, to on już się niespecjalnie dobrze sprawuje. No i się ujęło przynajmniej. Trochę lodu. Nagrałem to, panie Karolu. Dobra, wyjadę z tego lodu zamarzniętego tutaj i nagrywam dalej. Nic mi się nie stało. Nie pierwsza gleba i nie ostatnia. To jest chyba, kurczę, jedyny minus butów pilanych, że w takiej sytuacji najczęściej nie umiem się wypiąć wystarczająco szybko. Albo po prostu ja, jak to ja, jestem technicznie słaby z takimi manualnymi tematami.
Dobra, ale wracając do butów. I no, te enki jako klepacze super, ale na coś szybkiego bardzo słabo. Dla mnie, nie? Znowu kupiłem Adizero Pro. Lżejsze buty do takiego szybkiego biegania. No i one... O, dobra, tu mamy jakieś trochę rozjeżdżone. No i te Adizero do szybkiego biegania super, ale na takie klepanie, no to po pierwsze byśmy je zużyli mega szybko. Tam jest też chyba ta płytka karbonowa, podobnie jak w tych Fuel Cellach z Enki, czy w innych modelach tego typu. No więc no to ma zasięg gdzieś tam na te kilkaset kilometrów. Z Nike Pegasusy bardzo wygodnie mi leżą, no ale też muszę z nich trochę więcej jeszcze pobiegać. I zamówiłem też z Nike te Alpha Flye, nie, Fly Next, czy jakoś tak. W każdym razie jedne z tych karbonowych, takich niestety drogich, których robili te rekordy Breaking 2 i tak dalej. Podobało mi się w tych Nike'ach jednych i drugich, że jest opcja personalizacji. Więc ja sobie je zamówiłem w takich kolorkach pod siebie, jeszcze z napisem Iron Way. Napięcie. No i na przykład Hoki, które bardzo dużo ludzi mi polecało i też są takie mocno zabudowane, takie mega poduszki. No biegałem w nich na razie z 3 razy i jakoś kompletnie mi nie leżą. Dość dla mnie niewygodne na stopie. Nie wiem w czym jest problem, ale jakoś mi nie leżą. I znowu tam jeszcze mam jeszcze Brooksy, mam jeszcze Ony. O nich też coś więcej opowiem wszystkich. W każdym razie najwygodniejszy dla mnie z tych wszystkich butów, jeśli chodzi o samo takie odczucie komfortu stricte, to są te Brooksy, kurczę, o dziwo. Czyli chyba najtańsze z tych wszystkich. Designem też mi się nawet całkiem podobają. A taki kolor tam czerwono, jakiś pomarańczowy, więc w moim stylu. No i będą o tym osobne materiały, ale wracając już ten wątek, o, wiadomo, ja będę dogadał 2 godziny. Każde z tych butów być może są zajebiste, ale do jakiegoś konkretnego zastosowania i dla kogoś konkretnego. Nie można obiektywnie, moim zdaniem, z czystym sumieniem stwierdzić, że to będzie zajebisty but dla każdego, na każdą nawierzchnię. Znaczy, no, nawierzchnia to jest jasne, bo to nawet producenci w ten sposób określają, ale... Więc zobaczymy, jak te moje poszukiwania pójdą. Chętnie tych rozmów tutaj z różnymi z Was na privie najczęściej, bo po tych zdjęciach gdzieś tam mi komentowaliście, już trochę miałem i bardzo chętnie będę je prowadził dalej. W sensie, jakie Wy macie odczucie, jakie Wy polecacie buty, dlaczego takie czy inne są dla Was najlepsze. Więc piszcie to w komentarzach, czy piszcie mi na priv, na fejsie czy insta i zawsze chętnie na ten temat pogadam, ale zamierzam sobie zdanie wyrobić sam na bazie takich dobrych, nie wiem, 4-6 miesięcy biegania, różnych treningów w różnych butach na zmianę. Przynajmniej w odczuciu będę w stanie stwierdzić, co mi najbardziej leży, a co mniej. O kurde. Ostatnio głównie na Zwifcie, mało na dworze jeżdżę, biegam na dworze część biegów, na tej mojej drodze takiej fajnej, niedaleko domu, jak nie było ślisko, ale rower w większości na Zwifcie cisnę i się szybko robi ciemno, no i jednak dużo bezpieczniej. No a jeśli chodzi o zadania stricte, to wiadomo, że na szosę teraz, a już szczególnie na triatlonowy, w takich warunkach nie pójdę. Nie chcę się zabić. A na MTB raczej wolę sobie pójść na taki rozjazd jak teraz. Albo na takie chillowanko, albo nawet jak rozjazd taki porządniejszy na, powiedzmy, 200 watach tlenie.
no to nadal da się to na MTB zrobić, ale już zadania to jakoś za dużo zmiennych tutaj, szczególnie jak jest taka pogoda syfna jak teraz. I tak, jak oglądacie ten odcinek, to znaczy, że z tydzień wcześniej pewnie wleciał setny odcinek vloga, czyli ten Q&A z odpowiedziami na pytania, które ostatnio zadawaliście. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, no to zachęcam do obejrzenia. Kilka z tych pytań, znaczy wszystkie były fajne, ale kilka było wyjątkowo ciekawe, albo pojawiły się tematy, których dotychczas na kanale nie było. Jakbyście mieli jakieś pytania uzupełniające, to też walcie w komentarzach, niedługo coś tam nagram. Na pewno pojawi się niedługo materiał na temat hotelu i całego tego tematu hotelowego, o którym wspominam w Q&A-u. I to w zasadzie nawet nie była w międzyczasie jakaś wielka tajemnica, bo wiele osób już o tym wie, z którymi gdzieś tam tu trenujemy lokalnie i tak dalej, czy od nas z teamu. Tylko po prostu w związku z tymi lockdownami i tym wszystkim, co się dzieje, nie chciałem jakoś wielce publicznie deklarować terminów czy innych rzeczy. Jakby nie lubię czegoś obiecywać, co później nie do końca zależy ode mnie, bo te lockdowny wiadomo jakie są. Natomiast w tej sytuacji teraz jakby nie chce mi się już tego z tym zwlekać, trzymać to jakoś tam dla nas wewnętrznie. Tak czy inaczej ten hotel w tym roku będzie odpalony. Tak czy inaczej pierwsze obozy, warsztaty i szereg jakichś tam rzeczy w tym roku się odbędzie. No chyba, że cały rok będą wszystkie biznesy pozamykane. Ale no to jeśli tak, to wtedy przynajmniej jakieś towarzyskie spotkania też będziemy tam potencjalnie robić. Więc myślę, że fajnie, cieszę się też, że będę miał szansę otworzyć takie miejsce i później w najbliższych 2-3-4 latach kilka kolejnych. No bo jakby bardzo dobrze, bardzo mocno to gra z wizją moją na Ironwaya. I z tym jakby w co bym chciał z tym Ironwayem iść. Dodatkowo ja to poruszę oczywiście w tym filmie, w którym będę o tym mówił osobno, ale dla nas tutaj, dla mnie, dla Brahola, dla trzeciego wspólnika, który jest z nami, no i potencjalnych inwestorów, z którymi się spotykamy, którzy być może coś zainwestują, czy nie zainwestują, czy jeśli się trafią inni inwestorzy, to też zainwestują, zobaczymy. Dla nas wszystkich to jest taka, to ma być też, pomijając to hobby, czy próbę połączenia hobby z biznesem, to ma być też inwestycja pod taką ucieczkę od inflacji i tego wszystkiego, co się w tej chwili dzieje. To już od dawna mieliśmy takie przemyślenia, że mamy jakieś tam oszczędności, mamy jakieś biznesy, coś tam zarabiamy i tak dalej, a inflacja, która tak naprawdę jest wielokrotnie większa niż ta, którą nam rządzący wykazują, bo wystarczy pójść do sklepu i zobaczyć, jak ceny rosną, to każdy, kto ma pół mózgu, będzie widział, że to nie jest 3%, tylko pewnie aktualnie jest dobre kilkanaście. No i po prostu myśleliśmy długi czas, jak uciec przed tą inflacją, w co inwestować, żeby te oszczędności nie traciły na wartości, nie? No i jako, że nie mieliśmy, nie wiem, jak ktoś ma dziesiątki milionów złotych, to być może jest mu łatwiej, no ale my mieliśmy takie, powiedzmy, normalne oszczędności klasy średniej, to też tych możliwości było mniej. Jeszcze zanim się lockdown wydarzył, bo ten pomysł zaczęliśmy wdrażać jakieś półtora roku temu, już wtedy diagnozowaliśmy, że raczej nie chcielibyśmy
nie chcielibyśmy inwestować w jakieś apartamenty, w mieszkania, bo taki na wynajem, bo ogólnie trochę znamy ten rynek i raczej nam się wydawało, że rynek jest napompowany. No nie było wiadomo jeszcze o tym, że studenci będą uciekać z miast i tak dalej, tak jak teraz. No ale jakby taka była nasza diagnoza. No i jakby to połączenie tej opcji, dobra, zainwestujemy w hotel i później potencjalnie w kilka, w których robimy sport, który i tak jest naszym hobby, w którym mamy masę znajomych, będziemy mogli się spotykać i robić masę rzeczy dookoła tego, a przy okazji te oszczędności w coś ulokować, no to to nam się od początku wydawało dobrym pomysłem. Zobaczymy, jak wyjdzie z... Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, bo oczywiście poza sportem w hotelu będziemy wykonywać, znaczy hotel będzie normalnie też funkcjonował. Więc będą tam czy imprezy rodzinne, czy noclegi, czy biznesowe tematy, czy to jakieś spotkania biznesowe, czy noclegi biznesowe. Jak wam opowiem więcej, to jak będą odcinki kolejne na ten temat, to pokażę wam trochę wizualizacji, opowiem trochę konkretów, na jakim jesteśmy etapie i tak dalej. W każdym razie, puentując, chyba już dzisiaj jest 10 raz mówię w każdym razie, puentując, mega się cieszę z tego projektu, fajnie jest móc pracować jakby w temacie, który jednocześnie jest hobby. Jestem pełen tutaj nadziei na to, że to nam się bardzo fajnie rozwinie. Marzy mi się, żeby za te powiedzmy 5 lat mieć tych obiektów 3-4, może 5. No jakby fajnie, że ze względu na doświadczenie Pawła i lata pracy w deweloperce czy w budownictwie przemysłowym jesteśmy w stanie to robić wydajniej, szybciej i tak dalej. No i bardzo się jaram tym projektem. No, i liczę, że będzie z tego fajna praca i fajna przygoda na kolejne lata. No i zobaczymy jak mocno, w jakim zakresie i tak dalej, no ale też liczę, że wielu z was będzie w tym w takiej czy w innej formie uczestniczyć, nie? A jak to wyjdzie, to zobaczymy. Dobra, kolejny temat, który się pojawił w Q&A-u, no i bardzo systematycznie się pojawia, taki powiązany, to po pierwsze, czy założę jakiś Ironwayowy klub, no to jakby precyzując, ja uważam, że Ironway, tak jak już wiele razy mówiłem i pisałem, to nie jestem ja jako Ironway, no tak się to zaczęło powiedzmy, ale uważam, że to nie jestem ja, tylko to jest całe nasze community, czyli ja i wy wszyscy. I to nie tylko osoby trenujące triathlon, czy tylko osoby dążące do Ironmana pełnego, ale wszyscy, którzy w tym community uczestniczą. I to zarówno na krótszych dystansach, na dłuższych, czy nie wiem, na przykład tylko biegając, czy na przykład tylko jeżdżąc na rowerze. No, więc ja uważam, że to jakby jesteśmy my wszyscy jako community. I klub w sensie sformalizowanego jakiegoś stowarzyszenia, czy czegoś w tym stylu, dotychczas jakby no nie był mi potrzebny. W sensie nie uważam, żeby to było do czegokolwiek potrzebne. Ale być może się mylę. Jeśli mi przedstawicie jakieś argumenty, że fajnie by było, bo wtedy, nie wiem, są jakieś korzyści dla uczestników, czy dla członków wszystkich tego klubu i tak dalej, czy jakiś inny argument, no to jestem otwarty, nie? To możemy rzeczywiście coś takiego zrobić, ale sama formalizacja tego nie jest mi na ten moment jakby niezbędna, no bo jeśli ktoś z was chce wpisać sobie na zawodach, jak jest pytanie o rubrykę, jak jest rubryka z klubem, jak ktoś was chce wpisać Ironway, no to śmiało, nie? No nie musicie mi, nie wiem, płacić za jakieś członkostwo, żeby tak wpisać. No jeśli się identyfikujecie z tą ideą, to jak najbardziej. Tak samo
jeśli chcecie, jeśli będziecie chcieli kupić sobie te ciuchy rowerowe czy strój triatlonowy, który ostatnio wam już na fejsie pokazałem i o który też często pytacie i często się ten motyw gdzieś tam przewija, no to też już te ciuchy są dla was. Będziecie mogli je bezpośrednio z Verge'a sobie zamawiać i tyle. I nie musicie w jakiś taki sformalizowany sposób przynależeć do mnie, jeśli tak to się nazywa. Dodatkowo no to też uwypuklę na ten moment, no nie mam czasu i głowy, już o tym mówiłem ostatnio, ale nie mam czasu i głowy do tego, żeby się tymi ciuchami zajmować samemu, w sensie zbierać od was zamówienia, robić cały marketing wokół tego i tak dalej. Znaczy marketing to akurat może będę robił, ale wiecie, jakby nie mam czasu na tą całą logistykę, ani w tej chwili zasobów czy czasu, żeby kogoś do tego zatrudnić. No i też jakby nie chcę robić jakiegoś skoku na kasę na ciuchach, nie? Więc ta sytuacja z Verge'em jest taka, że strój triathlonowy kosztuje tam chyba, teraz nie pamiętam, ale w dedykowanym odcinku będzie o tym i w poście na fejsie 3 dni temu na ten temat napisałem dokładne ceny. W każdym razie sytuacja z Verge'em jest taka, że oni dali cenę mi, znaczy nam, jakąś tam zrabatowaną. Dodatkowo ja miałem opcję do liczenia jakiejś swojej marży. Jakby zrezygnowałem z tej opcji. Także wszystko, co tam zamawiacie, ja z tego nic nie mam. Oni na pewno coś tam mają, no ale są producentem, więc nic dziwnego. I tyle. I to jest najtaniej, jak byłem w stanie to załatwić. Ja nie będę musiał się tym zajmować i tyle. W tym stroju Verge'a startowałem cały sezon. Jest bardzo fajny. Szczególnie jak na stosunek jakości do ceny. Wiadomo, że nie jest to strój za tysiaka czy półtora, jak niektóre profesjonalne. Ale dla takich osób jak my, amatorów, początkujących i tak dalej, jak najbardziej jest git. Za te kilka stówek. W stroju rowerowym tak samo. Mamy teamowe stroje MBC z Verge'a. Mam ten strój Ironwayowy z Verge'a i jestem bardzo z nich zadowolony. Nie jest to co prawda no spodenki szczególnie. To nie jest to samo co Luxa. Jednak Luxa wkładkę ma zupełnie inną. Mi ona super leży, jest mega wygodna. No ale w Luxie nie miałem możliwości zrobienia Ironwayowych ciuchów takich dedykowanych, personalizowanych. No plus jednak jest znacznie droższa, nie? No bo tutaj spodenki w tym Verge'u Ironwayowe kosztują z 200 zł, bluzka też 200 zł. No to za przyzwoitą jakość to jest dobra cena moim zdaniem. A jednak w Luxie, no to już same spodenki to są chyba tam z 4 czy 5 zł. Jakość jest moim zdaniem lepsza, no ale jednak ten argument ceny tutaj dla wielu z nas, czy dla prawie każdego jest przeważający. No wiecie, praktyka jest też taka, że większość z nas tych ciuchów rowerowych z czasem ma dużo, nie? No więc dobrze jest też sobie, tak samo jak z tymi butami, co mówiłem wcześniej, dobrze jest też sobie przetestować takie czy inne. No i dobra, więc jeśli ktoś mi tutaj jest w stanie przedstawić jakieś argumenty, dlaczego robić stowarzyszenie czy jakiś inny formalny stan do klubu stricte Ironwaya, no bo hotel oczywiście, czy nawet Ironway jako brand są zarejestrowane, czy mam działalności. Natomiast jeśli ktoś będzie mi chciał przedstawić argumenty, dlaczego klub zrobić, to jestem otwarty na wszelkie propozycje. Być może mnie do tego przekonacie i w najbliższym czasie to zrobimy. Dobra. Kończymy ten odcinek. Godziny już kręcę. Pewnie przynajmniej kilkanaście minut już tutaj pogadałem. Standardowo dziękuję, że obejrzeliście do końca.
Pamiętajcie proszę o subskrybowaniu kanału. W miarę możliwości możecie też dodawać dzwoneczek, żeby wam wyskakiwały powiadomienia, czy ewentualnie udostępniać ten kanał, czy materiały jakimś znajomym, potencjalnie zainteresowanym. Bardzo to pomaga w jakby budowaniu tych zasięgów, tutaj walce z algorytmem YouTube'owym i tak dalej. No a chciałbym, no jak każdy zresztą na YouTubie coś tam tworzący systematycznie, chciałbym, żeby to z czasem jakoś tam rosło. Jeszcze raz, dzięki, że jesteście. See you later i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!